Witam, nazywam się Krzysztof Rogowski. Moja historia z Fundacją F. zaczęła się w 2016 roku. Byłem wówczas w długotrwałej terapii i moja pani psycholog zapytała, czy chciałbym pomóc w organizacji Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zacząłem przychodzić na spotkania okołokongresowe. I tak się zaczęło. W niedługim czasie zostałem koordynatorem Komitetu Organizacyjnego pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Poznałem fantastycznych ludzi. To była moja pierwsza przygoda z fundacją, z działalnością prospołeczną. Wcześniej byłem przedsiębiorcą przez wiele lat, więc głównie na tym się skupiałem. Po upadku mojej firmy, po długotrwałym kryzysie psychicznym, praca właśnie przy kongresie wolontaryjna z ludźmi, którzy również przeżyli kryzysy psychiczne, dała mi dużo energii, pozwoliła powoli wyjść z kryzysu, dała niesamowitą ilość satysfakcji. I udało się. Było ciężko zebrać pieniądze, zorganizować cały kongres, tak dużą imprezę. Ale jakimś cudem, dzięki zespołowi fantastycznych ludzi, udało się. Doprowadziliśmy kongres do dnia 8 maja 2017 roku, kiedy to ponad 900 osób wzięło w nim udział. Potem w międzyczasie już przyłączyłem się do edukatorów Fundacji F., czyli osób po kryzysach psychicznych z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które poradziły sobie z tym kryzysem i dzięki temu mogą pomagać innym ludziom, dzieląc się swoją wiedzą i edukując ich. Zarówno osoby po kryzysach psychicznych, jak i specjalistów. W sierpniu 2017 roku zaproszono mnie do zarządu fundacji, więc dzisiaj jestem członkiem zarządu. Na co dzień fundacji zajmuję się koordynacją projektów. W tej chwili realizujemy nasz podstawowy projekt, czyli Razem wbrew stereotypom. Są to warsztaty antydyskryminacyjne, zarówno dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ale też dla specjalistów, a głównie, w głównej mierze dla specjalistów. Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt takich warsztatów. Wszystko w ramach wolontariatu, chociaż teraz, niedawno, w październiku 2018 roku, realizowaliśmy pierwsze warsztaty współfinansowane przez marszałka z budżetu marszałka województwa mazowieckiego.